Cześć, witajcie na kanale Budowa Domu od Kuchni. Dzisiaj jestem sam bez żonki. Chciałem wam pokazać, jak nasz warzywnik prosperuje, jak warzywa sobie rosną. Akurat jestem w trakcie podlewania. Tutaj fasolka była przykryta tą włókniną. Bardzo fajnie to się sprawdziło. Szczególnie teraz, jak jest zimnej dośki, no to muszą być przykryte te warzywa, żeby jednak te plony, żeby tutaj jednak tego nie przemroziło. Odstawimy na chwilę konewkę. Chcę wam pokazać, tutaj zjadło te szklarenki, mini szklarenki. Bardzo fajnie one też się sprawdzają. Widzicie, tutaj wszystko nam ładnie się zazieleniło. Na noc oczywiście zamykamy, w ciągu dnia jak jesteśmy otwieramy, jak nie jesteśmy, no to nie. Staramy się być przynajmniej przy tych upałach wieczorem, żeby to wszystko popodlewać. Tutaj rośnie rzodkiewka, więc sobie już tutaj widać nawet, że ona tutaj zaczyna wypuszczać już. O, takie małe są rzodkieweczki. Tam też jest rzodkiewka. Tutaj jest jeszcze koperek. Tutaj chciałem wam też pokazać taki dość prosty sposób domowy, jak zrobić sobie taką szklarenkę, można powiedzieć, na szybko. Wystarczy kawałek rury PEX, tak jak tutaj widzicie, cztery kawałki rury PEX, folia. Pod tą folią znajduje się sałata. Tutaj wam pokażę, tak co tu wygląda. Rosną sobie tam sałatki. Jest to zakryte z racji tego, że ślimaki, żeby nam tego nie zjadły. Tutaj jest posadzony por, mięta i oczywiście por. Tutaj też jest coś zasadzone. Już wam powiem, co tutaj mamy, bo tutaj mamy karteczki. O, tutaj jest rzodkiewka na połowie, a na połowie mamy burak ćwikłowy. Aha, nie, przepraszam, tutaj jest cały burak. Burak ćwikła w całej skrzynce jest posadzony. Żona sobie zostawia kartki, żeby potem wiedziała też, co gdzie jest. Także dość fajnie się to tutaj sprawdza. Tutaj mamy, co my tu mamy? Cukinia zielona. I pyk, karteczkę zostawimy. Oczywiście na wieczór, za chwilę tutaj przykryję tutaj tą włókniną, bo jeszcze teraz te kilka nocy ma być zimnych. Ale tak u nas to wygląda. Wiecie, w dzisiejszych czasach swoje warzywa lepiej mieć. I tu wam jeszcze chcę pokazać. Wędzoka już nie ma. Posprzątane zostało. Przygotowane. Jesteśmy przygotowani pod równanie działki. Czekamy na koparkę. Na przyszły tydzień ma przyjechać koparka. Będziemy równać. I to wszystko stąd zniknie, będzie, mam nadzieję, będzie pięknie równo. Oczywiście będzie równo, ale to jeszcze nie będzie przygotowane typowo pod trawnik, bo później dopiero tak naprawdę czeka nas mnóstwo roboty, żeby tutaj przygotować tą ziemię pod ten trawnik. Więc na pewno pokażemy wam, jak to wygląda. Zrobiliśmy sobie trochę porządku, podcięliśmy trochę stępli, co nam pozostawało po budowie. Tak, żeby to, co już nam jest niepotrzebne, się popozbywać. Pocięliśmy to, mamy to tutaj w drewutni. Część jest ułożona tutaj, część tutaj. Także już jest przygotowane na zimę do opału. Jeszcze trochę drzewa jeszcze przywieziemy, żeby było do kominka zapalić.
No i też niebawem, no niebawem jak niebawem, w lipcu będziemy mieć pompę ciepła, więc będzie więcej filmów ze środka, bo będziemy już bardziej się, powiedzmy, wykańczać podłogi, będą już ściany pomalowane i powoli, powoli z tym będziemy do przodu uciekać. Tutaj ten nasz warzywnik zostaje w tym roku. Nie będziemy już go przenosić. Na przyszły rok on zmieni swoją lokalizację, będzie tam za tą górą. I też te skrzynki zmienią trochę wygląd, także będziemy Was o tym informować. Myślę, zakłócenia robi młody, tam się bawi ze sąsiadami. No, ale tak to już jest z dziećmi. To w tym filmie byłoby to na tyle. Zapraszamy Was do subskrypcji kanału, zapraszamy do lajkowania, komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania na temat ogródka warzywnego, naszej budowy, naszej działki, czy jakiekolwiek pytania macie do nas, piszcie śmiało w komentarzu, po wszystkim odpowiemy. Zapraszamy również na naszego Instagrama. Trzymajcie się. Hej!